pawilonowy również w Nowej Hucie. Najmłodszy rocznik jest tym razem liczebniejszy o 300 dzieci. Znów będzie nauka na trzy zmiany. Budownictwo nie nadąża za przyrostem. Kłopoty Nowej Huty odciąży w pewnym stopniu nowa tysiąclatka imienia Janka Krasickiego. Nie wiadomo, kto się bardziej denerwuje, pierwszoklasiści czy rodzice. Nowy rok szkolny rozpoczął się w lepszych warunkach niż poprzedni, ale szkół jest ciągle mało, za mało.